Szanowni Państwo, rozwiążemy zadanie polegające na wyliczeniu wartości tangensa 15 stopni. Oczywiście nie znamy na pamięć wartości tangensa dla 15 stopni. Znamy, tak jak pozostałe funkcje trygonometryczne, dla 30, 45 i 60. Zatem pierwszy problem, jaki przed nami stoi, to jak zrobić 15 stopni z 30, 45, 60. Nie trudno. Tak. 15 stopni to jest na przykład 45, a to jest 30 stopni. Zatem zapisałem 15 stopni jako różnicę kątów znanych nam z tabelki. Notabene zauważmy, że to nie jest jedyny sposób, w jaki można to zadanie rozwiązać, ale jest to sposób, który my wybierzemy. I proszę Państwa, teraz oczywiście chcielibyśmy znać wzór na tangens różnicy dwóch kątów. Mamy dwie możliwości. Albo pamiętamy ten wzór, albo nie. Jeżeli pamiętamy, a my pamiętamy, tangens x odjąć y, to jest tangens x odjąć tangens y przez 1 dodać tangens x tangens y. Jeżeli pamiętamy, to świetnie. Możemy podstawić tangens 45 stopni odjąć tangens 30 stopni przez 1 dodać tangens 45 stopni razy tangens 30 stopni. Tangens 45 stopni to jest 1. Tangens 30 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 3. To jest 1. Dodać tangens 45 stopni to nadal jest 1. Tangens 30 stopni to nadal jest pierwiastek z 3 przez 3. Pomnóżmy licznik i mianownik przez 3. Otrzymujemy 3 odjąć pierwiastek z 3 przez 3 dodać pierwiastek z 3. W tej postaci na przykład możemy to zapisać. Moglibyśmy też na przykład licznik i mianownik podzielić przez pierwiastek z 3. Otrzymując minimalnie prostszą postać, moglibyśmy usunąć niewymierność z mianownika. To wszystko Państwu pozostawię. To są rzeczy, które nie są mi w tej chwili niezbędne. Dlatego, że chciałbym za to skupić się na czymś innym. Co by było, gdybyśmy nie pamiętali tego wzoru? Mogłoby się przecież tak zdarzyć. Otóż nic by się nie stało, proszę Państwa. Wówczas pamiętalibyśmy po prostu, że tangens pewnego kąta czy pewnej liczby to jest iloraz sinusa tej liczby przez kosinusa tej liczby. A pamiętając wzory na sinus i kosinus różnicy dwóch kątów, które są bardziej podstawowe niż wzór na tangens różnicy, doszlibyśmy do tego samego rozwiązania, być może licząc odrobinę dłużej. Także proszę Państwa, nawet nie pamiętając wzoru na tangens różnicy dwóch kątów, możemy to zdanie z łatwością rozwiązać. Ten wariant pozostawiam Państwu do samodzielnej pracy jako ćwiczenie. My, pamiętając ten wzór, zaoszczędziliśmy sobie troszeczkę czasu i pracy, rozwiązując zadanie dużo szybciej. Dziękuję bardzo. To wszystko.